Panie burmistrzu, jesteśmy na gorąco po rozmowie pana z panem Krzysztofem Stanowskim, który jest zdecydowanym przeciwnikiem organizacji gali MMA VIP, która ma się odbyć w pana mieście. Co pan może powiedzieć po tym spotkaniu? Mogę powiedzieć, że po pierwsze gmina tej gali nie organizuje. Gmina nie jest ani głównym, ani współorganizatorem tejże gali. Gmina wynajęła halę sportową, tak jak może wynająć halę wszystkim, którzy złożą dokumenty o wynajem takiej hali i to są legalnie działające podmioty na terenie naszego kraju i działalność, na którą ma być to wynajęte, będzie działalnością legalną. Każdemu takiej hali możemy wynająć po prostu na warunkach normalnych po prostu. Pan Krzysztof Stanowski nie przyjmuje do wiadomości jednej bardzo ważnej rzeczy, że umów należy dotrzymywać. Dałem mu nawet przykład taki z trenerem Sousą, prawda? No, trener Sousa ni stąd, ni zowąd przed najważniejszymi meczami właśnie swojej kadencji jako trenera kadry rezygnuje, dlatego że dostał lepszą propozycję w Brazylii. To jest tak, jakby w Wieluniu, powiedzmy, wynająłby pan od gminy lokal, powiedzmy, na restaurację, prawda? Na 3 czy tam 5 lat. Za jakąś kwotę. Okazuje się, że ta restauracja panu idzie niesamowicie i widzi to konkurencja. I mówi tak do mnie: panie burmistrzu, ja dam panu 3 razy tyle. Niech pan wynajmie mnie, a temu gościowi niech pan tę umowę rozwiąże. No jakbym ja wyglądał? Po prostu umów, nawet jeżeli w tej chwili te propozycje pod wynajem są korzystniejsze, należy dotrzymywać. Po prostu tak działa system. No i tyle, nie? Ale inne miasta jednak zdecydowały się nie robić tego wydarzenia. Jednak promowanie tego wydarzenia postacią Andrzeja Zielińskiego, który jest byłym bosem mafii pruszkowskiej, wydaje się dla wszystkich nie na miejscu. Czy nie czuje pan jakiegoś wstydu, że akurat tutaj się to odbędzie? Proszę pana, ja uważam, że każdy człowiek ma prawo dostać drugą szansę na normalne życie. Każdy człowiek, nawet największy zbrodniarz, ma taką szansę, ma mieć możliwość takiej szansy. Skoro pana Andrzeja Zielińskiego, polski wymiar sprawiedliwości, polska służba więzienna wypuściła na wolność, teraz na wolność. Ale wyszedł jednak za kaucją, wciąż jakieś zarzuty na nim ciążą. Dobrze, ale skoro wyszedł nawet za kaucją i ciążą na nim zarzuty, ale to sąd uznał, że nie jest on groźny dla otoczenia, bo jest osobą, bo go puścił wolno, po prostu. Ja rozumiem, prawnie jest okej, ale czy moralnie jak pan się do tego odnosi? Proszę pana, ja nie jestem od tego, żeby ludziom udzielać moralnych rad. Ja tylko mówię o tym. Ale jednak takie przebaczenie jest moralną radą. Owszem, to wynika po pierwsze z naszej religii chrześcijańskiej, że powinniśmy przebaczać naszym nieprzyjaciołom, bo jeżeli będziemy ich nienawidzić, to czym się będziemy różnić od Boga, prawda? Wynika to po prostu z naszej religii, z naszych przekonań, że każdemu należy się druga szansa na uczciwe życie. I tyle. Pan Stanowski w rozmowie z nami po spotkaniu z panem powiedział, że jeżeli odwołujemy się do Biblii, to takie osoby były nazywane faryzeuszami, że jest to hipokryzja w przypadku organizowania gali, której twarzą jest jednak były kryminalista, jak pan Stanowski powiedział, czołowy kryminalista Polski. Znaczy, pan Stanowski nie może się pogodzić z tym, że przyjechał do małego miasta z perspektywy stolicy i że na jego przyjazd burmistrz nie padł na kolana i nie zrobił wszystko, i nie zrobił wszystkiego, co pan Stanowski powiedział. Po prostu ja mam swoje przekonania. Opinie pana Stanowskiego mnie średnio interesują, bo się po prostu tym człowiekiem nie interesuje. Ale jednak zaprosił go pan, żeby się spotkać. Proszę pana, zaprosiłem go, żeby się spotkać, bo uważam, że zawsze bezpośrednie spotkanie jest dużo lepsze niż wyzywanie się przez internet, czy tam przez różne media, prawda? Taka rozmowa zawsze jest lepsza niż brak takiej rozmowy. A jak pan się odniósł do propozycji, które chciał złożyć pan Stanowski, żeby zamiast gali, którą jednak jest firmowana przez przestępcę, mógł tu przyjechać na przykład Marcin Gortat czy Możdżonek, żeby zrobić tu zajęcia dla młodych osób, które są jednak, to są postacie, które mogą być idolami, a nie tak jak pan Andrzej Zieliński. Ale proszę pana, ja zapraszam wszystkich naszych sportowców do tego, żeby przyjeżdżali, żeby robili tego typu wydarzenia w naszym mieście. Nie ma najmniejszego problemu. Mieliśmy takie wydarzenia co roku, do czasu, do którego nie wprowadzono lockdownu, kiedy Mariusz Wlazły u nas robił co roku takie treningi z dziećmi.
i takie coś się odbywało. I zapraszam tych panów, żeby u nas również to zrobili. Nie widzę z tym żadnego problemu. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, umów należy dotrzymywać. Nawet za wszelką cenę? W imię zasad, jak mówił klasyk w psach. Pan Stanowski powiedział też, że gdyby chciał tu zorganizować kolokwialnie byle jakie wydarzenie, gdyby to miał być nawet zjazd pedofilii, to pan by się zgodził, jeżeli to byłoby legalnie zorganizowane jako normalnie podmiot, tak jak to teraz jest w przypadku gali. Czy to nie jest za bardzo takie podejście, że jeżeli wszystko jest prawnie, ale moralnie nie, to możemy to zrobić? Proszę pana, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy, kto do nas złoży wniosek na jakieś wydarzenie, jeżeli to wydarzenie jest legalnie funkcjonującym, nie wiem, dyscypliną sportu czy jakimkolwiek grupą, mnie to kompletnie nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi to po prostu dlatego, że jestem wolnościowcem. Jestem wolnościowcem i uważam, że żyjemy w wolnym kraju i... Nawet jeżeli miałby być to przysłowiowy zjazd pedofilii? Ale dlaczego my mówimy... Przywołuję słowa pana Stanowskiego. Proszę pana, no kto słucha Stanowskiego, to sam sobie szkodzi po prostu. Niech złoży wniosek. Złoży wniosek i zobaczy, jak będzie rozpatrzony. Miał pan też spotkanie dzisiaj, po spotkaniu z panem Stanowskim, z panem Najmanem. Czego ono dotyczyło? O czym panowie rozmawiali? Proszę pana, ja zaprosiłem pana Najmana po to, żeby właśnie w tym mieście, w mieście pokoju i pojednania, obaj panowie się z sobą pojednali, w tym mieście, żeby sobie podali ręce. I pan Stanowski zachował się naprawdę bardzo, bardzo słabo, gdzie wyszedł oburzony na cały świat, że ma podać rękę drugiemu człowiekowi. To jest po prostu, to jest nieprawdopodobna nienawiść z tego człowieka zionie, nieprawdopodobna nienawiść. I nawet dałem taki przykład. Mamy w tym momencie bardzo trudną sytuację na wschodzie, prawda? Grozi światu wojna między Ukrainą a między Rosją. A co się stanie, kiedy Rosja dotrze do naszego kraju? Czy nadal pan Stanowski będzie stał po drugiej stronie barykady z Najmanem, czy wspólnie ubiorą mundur i będą walczyć o to, żeby Polska była Polską? Po prostu mamy trudne czasy. Każdy żyje na świecie kilka minut i ma umrzeć w takiej nienawiści. Przecież to jest jakieś straszne życie, naprawdę. Budzić się w rano z myślą, że człowieka nienawidzę. No, ja nie mógł z tym żyć. No właśnie, ale powiedział, dokonał pan wręcz niemożliwego. Był tutaj prezydent Andrzej Duda, był prezydent Niemiec, który przeprosił za to, co wydarzyło się podczas II wojny światowej. Jest to piękny gest pojednania i nagle zgadza się pan na galę, którą sygnuje były boss mafii pruszkowskiej. Czy te dwie rzeczy się nie gryzą w pana opinii? Proszę pana, w mojej opinii się nie gryzą. W mojej opinii właśnie one się dalej wpisują właśnie w ten symbol pokoju i pojednania. Pojednajmy się. Nawet no, jeżeli będziemy siebie nienawidzić, no to do czego dojdziemy? Mamy tak dużo wkoło nienawiści, że nam naprawdę jest niepotrzebna kolejna nienawiść. Starajmy się jakoś działać normalnie i żyć normalnie. Czy to wydarzenie będzie imprezą masową? Proszę pana, gmina tego wydarzenia nie organizuje. Ja nie wiem. To jest kwestia organizatora, który musi zadbać o wszystkie papiery. Mnie to po prostu nie interesuje. Nie boi się pan jakiejś ogólnopolskiej krytyki, że pan tylko daje halę, pobiera za to pieniądze, umywa ręce od czegoś, czego jednak nawet ludzie, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać pod urzędem, młode osoby, które tak naprawdę są w kręgu zainteresowania tej gali, powiedziały, że to jest dla nich wstyd, że to jest hańba. Młode osoby. Proszę pana, głosy są jak zwykle podzielone. Nie ma człowieka, który ma samych zwolenników i samych wrogów. Ale pan jako gospodarz nie zastanawiał się, żeby jednak posłuchać też tej drugiej strony, która mówi nie? Proszę pana, no jeżeli odejdziemy, proszę pana, od zasad, które ukształtowały naszą cywilizację, no to do czego dojdziemy? To za chwilę będziemy mogli zmienić zdanie w każdej sprawie. W każdej sprawie, bo krzyk ludzi czy to, że się komuś nie podoba jeden pan, ma i chce przez to wpływać na to czy inne miasto. No. Ja rozumiem, panie burmistrzu, tylko to nie jest jeden pan, to jest były boss mafii pruszkowskiej, która rabowała, kradła, gwałciła, zabijała ludzi. A dobrze, że pan powiedział, że to jest były boss. To jest były boss. Mówi, każdy ma prawo dostać drugą szansę od życia. Każdy. Nawet były boss mafii. Tak uważam. Czy to wydarzenie się odbędzie tutaj? Ja tego nie wiem, proszę pana, czy ono się odbędzie. Nie wiem, jaka będzie sytuacja covidowa, czy nie będzie w ogóle jakiegoś ogólnopolskiego lockdownu. Natomiast no, ja tego nie robię. Po prostu. Nie wiem, czy organizator wszystkie dokumenty załatwi. Tego nie wiem. Po prostu ja tego nie robię. Pan jako gospodarz miasta wybierze się na to, jeżeli ta gala się odbędzie? Proszę pana, ja generalnie ze sportu walki to jedynie cenię pięściarstwo i dla mnie boks to jest prawdziwa szermierka na pięści.
MMA oglądałem raz, po prostu byłem zdegustowany strasznie. Ale jednak się pan zgadza na tą organizację. Ale proszę pana, ja się zgadzam na wiele różnych rzeczy, które mnie nie interesują, dlatego że po prostu no, tak działa wolność. To, że ja się, wie pan, zgadzam na to, nie znaczy, że ja jestem fanem tego sportu. Ja jestem fanem pięściarstwa na przykład, a nie MMA. No i nie pójdę. Ja osobiście nie mam zamiaru pójść na galę MMA. Czy docierają do pana jakieś głosy społeczeństwa te negatywne? Wiem, że obok hali znajduje się szkoła i uczniowie chcieli z panem przeprowadzić debatę, ponieważ też jako młode osoby nie zgadzają się. Ja spotkałem z przedstawicielami rady szkoły. Jakie były zdania uczniów? Była u mnie tutaj grupa tych uczniów. Rozmawialiśmy długo na ten temat. Podałem swoje argumenty. Młodzież wyartykułowała swoje argumenty. No i... Jakie była ich opinia na temat wydarzenia? Proszę pana, ich opinia, mam wrażenie, że ona podczas tego spotkania ewoluowała. Przyszli bardzo tak mocno nastawieni na nie, a w momencie, w którym żeśmy w sposób taki bardzo szczegółowy rozmawiali, to okazuje się, że przyznali mi w wielu aspektach rację. To jeszcze na koniec zadam panu pytanie. Czy pan prywatnie, jako też ojciec, czy pan by zatrudnił taką osobę u siebie, na przykład tu w urzędzie, gdyby miał pan możliwość zatrudnić taką osobę po wyrokach, z taką przeszłością jak Andrzej Zieliński? Proszę pana, my w gminie mamy taką akcję, że zatrudniamy ludzi, którzy wychodzą z aresztu, wychodzą z więzienia, dajemy im pracę, dajemy im możliwość na drugie życie. I jeżeli spełni wszystkie kryteria, które są temu przewidziane, to dlaczego miałbym takiej osoby nie zatrudnić? Gdybyśmy się cofnęli w czasie, drugi raz podjąłby pan tą samą decyzję? Proszę pana, to jest pytanie trudne, dlatego że mówienie o czymś, coś, co się nie wróci, jest kompletną, no, po prostu została zawarta umowa, stało się w tej chwili musimy konsekwencje tej umowy ponieść.